Właściciel pasieki z gminy Tarnów Opolski oskarża rolnika gospodarującego po sąsiedzku o nielegalne opryski, które przyczyniły się do wymarcia pszczół w jego pasiece. Straty sięgają 60% roju. Przypominamy, że stosowanie nawozów na polach w dzień jest karalne. Rolnik, który ma pola za naszymi plecami, zboża, wyjechał o godzinie tej 16:30 i zaczął pryskać. W momencie, kiedy wiał silny wiatr właśnie w plecy nasze, czyli z tamtej strony, i te opryski przenosił w kierunku tutaj uli. No i kolega pszczelarz, który jest członkiem naszego koła, on dzisiaj tu nie może być, bo musi być w pracy, stwierdził, że ubyło mu pszczół z ula. No tak ewidentnie 100% mu nie zostało wytrute, ale rodziny osłabły. Rodziny, 6 uli wyglądało tak jak po zimowli pszczół. Rodziny były słabe, mało rozwinięte. No w dzisiejszym dniu, czyli w maju, są rodziny najbardziej rozwinięte. Jest ich cały ul, cała nadstawka, pracują, rozwijają się, noszą miód. Zostały podtrute i zostały w polu, że tak powiem, bo to, że ten oprysk nie był szkodliwy dla pszczół, bo tak pisze na opakowaniach, to nie znaczy, że ten oprysk im nie szkodzi, bo w każdym ulu jest matka i ta matka wydziela feromony, czyli każdy ul ma swój zapach. I pszczoły, idąc z pola z oprysków, opryski nie są bezwonne. Każdy oprysk ma też jakiś zapach, czyli to jest zapach obcy dla pszczół. I ta pszczoła, idąc z tym zapachem obcym, czyli mając oprysk na sobie, bo go będzie miała na sobie, to one ją nie wpuszczą do ula. W przypadku stwierdzenia, jakiegokolwiek przypadku, kiedy rolnik czy osoba, tutaj producent rolny, szkodzi środowisku, nie zachowuje zasad dobrej kultury rolnej, oczywiście oprócz tych działań karnych, tak, czyli organów ścigania, które natychmiast wszczynają postępowanie, również my jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kierownik biura powiatowego może wszcząć postępowanie wyjaśniające, może wzruszyć decyzję o przyznaniu płatności i w przypadku takich udowodnionych, skrajnych przypadków właśnie szkodzenia środowisku, może pozbawić taką osobę dopłat bezpośrednich, wszelkich innych dopłat, które zostały mu przyznane. Prowadzimy kampanie informacyjne, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie tych zabiegów agrotechnicznych, prowadzenia oprysków, ale także wypalania traw, wszelkich innych czynności, które mogą tutaj szkodzić środowisku. Jest ich na szczęście coraz mniej, ale jeżeli się zdarzają, to tutaj jak najbardziej te działania powinny być jak najdalej idące. Stukot kopyt i rżenie koni słychać było z góry świętej Anny. Kilkudziesięciu miłośników tych zwierząt przybyło do sanktuarium, by wziąć udział w specjalnej mszy. Mogę się pochwalić tym, że zaproponowałem 13 lat temu taką pielgrzymkę dla konną na górze świętej Anny. Ojcu gwardianowi, ojciec gwardian bardzo przychylnie się do tego przyłożył i od tej pory co roku spotykamy się. To jest dla miłośników, hodowców i zaprzęgów konnych. Także mogą wszyscy tu, nie tylko, że trzeba z koniem przyjechać, ale miłośnicy także bardzo mile widziani. No każdy ma swoją, wie pani. No ja też zawsze co roku tu przyjeżdżam, no wie pani, chodzi, żeby hodowla jak najbardziej się w miarę dobrze prowadziła, bo to wie pani, to też jest, żeby taką hodowlę prowadzić koni, to się nie tylko tak jak hodowcy gołębi, wie pani, czy obojętnie czego. Trzeba do tego naprawdę się tak przyłożyć. No i tutaj akurat każdy przyjeżdża swoją tą intencją. Uważam też, żeby po prostu te koniki jak najlepiej się chowały, nie? Przyjechaliśmy z Ostropy wczoraj, oczywiście w sobotę, i tak to 8 godzin trzeba liczyć na to, żeby przyjechać. Mamy parę tych koni, dbamy o nie i jak co roku przyjeżdżamy tutaj na Górę Świętej Anny. Przyjechaliśmy z Jasiony, to jest powiat brzeski. Około tutaj mamy około 70 km w jedną stronę i przywieźliśmy dwa konie. To jest nasza tradycja, przyjeżdżamy tutaj już bodajże czwarty rok z rzędu. No takie miejsce, gdzie możemy spotkać wszystkich naszych znajomych w jednym miejscu. Przyjechaliśmy z Zakrzowa koło Gogolina. Przyjechaliśmy sami ze znajomym z Oleszki, którego żeśmy zabrali po drodze. Tam pan Antoni na tym tarantowatym koniu. No i tak żeśmy w grupie dwóch koni wierzchem i jedna bryczka przejechali tu przez las pod bardzo stromą górę. Żeby po prostu dobrze nam się układało tutaj wszystko w życiu prywatnym i w życiu też razem z koniem. No i żeby gdzieś tam chronić zawsze siebie przed wypadkami, bo konie to jest jednak sport ekstremalny. Z
dobre, bo polskie. Do kupowania żywności pochodzącej z rodzimych firm zachęca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właśnie ruszyła kolejna edycja kampanii Kupuj świadomie, produkt polski. Produkt polski to jest bardzo konkretna marka. Produkt polski od 2017 roku oznaczony jest flagą biało-czerwoną. To daje gwarancję, drodzy Państwo, że te surowce, które są wykorzystywane do wytworzenia właśnie tych produktów żywnościowych, pochodzą od polskiego producenta i od polskiego rolnika. Że minimum 75% tych surowców, drodzy Państwo, właśnie jest wyprodukowane przez polskiego rolnika. Tylko 25% tych surowców jest możliwe do wykorzystania w sytuacji, gdy dany surowiec nie jest wytwarzany na naszym rynku krajowym przez naszych producentów krajowych. I tylko i wyłącznie w tym wypadku, drodzy Państwo, można dopuszczać inne surowce do produkcji żywności. Drodzy Państwo, to oznaczenie nie wymaga jakichś dodatkowych barier w postaci zgłaszania, rejestracji i tym podobne rzeczy. To po prostu ma dać gwarancję, drodzy Państwo, że te surowce właśnie wykorzystywane do produkcji tej żywności pochodzą od polskiego producenta. I te surowce coraz częściej, drodzy Państwo, są wykorzystywane. Jak robimy badanie rynku, to ten znak dotyczący produktu polskiego jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa i o promocję polskiej żywności. Polscy konsumenci, ta kampania, mówiąc szczerze, i to znaczenie, ten patriotyzm konsumencki zarysował się bardzo mocno w okresie tzw. pandemii COVID-u, kiedy praktycznie ten patriotyzm konsumencki bardzo mocno został zarysowany przez różnego typu kampanie społeczne, ale również przez działalność i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, drodzy Państwo, i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również przez poszczególne podmioty, które promując swoje produkty żywnościowe bardzo wyraźnie oznaczały, drodzy Państwo, właśnie, że korzystają z surowców produkowanych przez polskich producentów. Z końcem lipca zorganizujemy w całej Polsce ponad 240 pikników z produktem polskim. W dniach 24-25 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się pierwszy festiwal polskiej żywności wysokiej jakości, hashtag Kupuj Świadomie. I celem tych wydarzeń jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat polskiej dobrej jakości żywności oraz promocja żywności z oznaczeniem i certyfikatami. Na zakończenie programu przenosimy się na rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kurczęta typu broiler zapłacimy 5687 zł za tonę, za indory 8767 zł, za indyczki 8678 zł, z kolei za kaczki typu broiler 7698 zł za tonę.